sołectwie dziadkowo było głośno już od dawna, chociaż głośno w takim pozytywnym sensie, bo akurat jest to jedno z najbardziej aktywnych sołectw na terenie naszej gminy i ma naprawdę czym się pochwalić, bo pojawiła się tam grupa ludzi, która potrafiła zmobilizować mieszkańców, potrafiła bardzo wiele osiągnąć. To było na temat Dziadkowa słychać i dużo właśnie pozytywnych rzeczy. Niestety były radny i obecny prezes jednostki OSP Dziadkowo, no trzeba powiedzieć, że nie potrafili się w tej rzeczywistości odnaleźć. Trochę chyba tutaj jakieś elementy zawiści, zazdrości, nie wiem jeszcze jakie, myślę, że takiej polityki, ale w takim negatywnym znaczeniu przez takie małe P, którzy zostali tak naprawdę już niemal sami w tej miejscowości z racji tego, że skonfliktowali się niemal ze wszystkimi precyzyjnie. Jest tutaj świadoma, złośliwa robota tych panów mająca na celu przedstawienie wielu aspektów, także mojej osoby w bardzo negatywnym świetle. Jeśli przyjdzie się na zebranie do miejscowości Dziadkowo, w którym uczestniczą właśnie obaj ci panowie, no to widać, myślę, wyraźnie, jakie jest podejście mieszkańców do tych panów, jak oni zostali już de facto przez mieszkańców zaklasyfikowani. No to są, mówiąc nieładnie, pieniacze, którzy wczynają kolejne awantury. No co dalej, bo takie było pytanie, prawda, co dalej z OSP? Na pewno ja nie zamierzam tej sprawy pozostawić tak sobie, ponieważ nie dotyczy to tylko mojej osoby, bo moja osoba w tym wszystkim, myślę, jest najmniej ważna. Dotyczy to takiego bardzo perfidnego zepsucia wizerunku Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie tylko w Dziadkowie, ale generalnie w całej gminie, a może nawet i poza gminą. I de facto cierpić na tym mogą wszyscy. No, Ochotnicza Straż Pożarna to instytucja, która cieszy się ogromnym zaufaniem, a tutaj została z premedytacją obrzucona błotem, oczerniona. I to jest, myślę, coś, z czym musi się zrobić porządek. Na pewno będę się domagał, aby obaj panowie przeprosili przede wszystkim strażaków, których oczernili, których obrazili. Zresztą ktoś, kto się interesował na bieżąco, kto śledził jakieś tam wpisy w internecie, które robili pan Szewiczko czy pan Korda, no to myślę, że bez trudu zorientował się, że ma do czynienia z osobami, mówiąc łagodnie, no niewychowanymi, mówiąc bardzo, bardzo oględnie, osobami, które zachowują się i wypowiadają w sposób bardzo wulgarny, bardzo niekulturalny, nieprzystający do munduru, do funkcji strażaka, którzy de facto no, robią straszną krzywdę nie tylko sobie, ale straży pożarnej. Że jeśli ktoś przestał być radnym, jeśli ktoś prawda, pełni jakąś funkcję, nie sprawdził się na tym stanowisku, no to ma jakieś tam prawda, no, zawiedzione może nadzieje, może chce się w jakiś sposób zrealizować, może to jakieś ambicje, w moim przekonaniu to chyba takie chore ambicje, a poza tym chęć oddziaływania na innych, chęć dowodzenia innymi, chociaż de facto wedle tego, co mówią mi sami mieszkańcy, wszyscy ludzie, którzy no, jeszcze jakiś czas temu w tej jednostce widzieli siebie i chcieli działać jako strażacy, po prostu podchodzili, bo z racji tego, że mają takich, a nie innych przedstawicieli i dowódców. No, w tej chwili wiem, że mieszkańcy wypełnili, właśnie z racji tego, że chcieliby mieć straż i chcieliby, żeby ona normalnie funkcjonowała, wypełnili, złożyli chyba na ręce jednego z członków zarządu 22 czy 20 kilka deklaracji członkowskich, właśnie po to, żeby w tej straży, że tak powiem, zrobić porządek, czyli doprowadzić do normalnej sytuacji, że ta jednostka może funkcjonować, że ta jednostka działa. Gmina akurat funkcjonuje na takiej zasadzie, że należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności te podstawowe potrzeby, czyli jednostki te najbardziej aktywne, posiadające sprzęt gaśniczy, ratowniczy, muszą mieć zapewnione podstawowe środki do funkcjonowania, czyli paliwo, części, ubezpieczenia, szkolenia itd. itd., itd. Prawda? Umundurowanie. Mamy w sumie 6 jednostek na terenie gminy.
w pierwszej kolejności, jak mówię, zabezpieczamy potrzeby tych jednostek, które de facto ratują ludziom życie, niosą pomoc, czy przy gaszeniu pożarów, czy w jakichś akcjach ratowniczych, czy w przypadku wypadków drogowych na przykład. Są też jednostki, które nie wyjeżdżają na przykład do gaszenia pożarów, ale są także bardzo aktywne, które działają na rzecz środowiska własnego, poprzez właśnie udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, nawet jakieś roboty porządkowe, remontowe, prawda, organizacja imprez, uczestnictwo w uroczystościach, nawet kościelnych czy innych. Oprócz tego wiadomo, że treningi, udział w zawodach sportowo-pożarniczych, gminnych, powiatowych, w zależności od tego, jakie miejsce zajmą. I te jednostki też mogą otrzymywać i otrzymują w różnym zakresie pomoc ze środków gminnych, w miarę oczywiście posiadanych środków i możliwości. Jednostki oczywiście także, niektóre przynajmniej starają się pozyskiwać same jakieś tam środki na swoje funkcjonowanie. To podstawowym kryterium, które jest brane pod uwagę przy pomocy, przy pomaganiu tym jednostkom, prawda, przy zakupie sprzętu, wyposażenia, to jest aktywność tych jednostek. Jednostka w OSP Dziadkowo od kilku lat nie wykazuje żadnej aktywności, po prostu żadnej, to trzeba brutalnie powiedzieć, chociaż oby było jasne, nigdy nie byłem i nigdy nie będę zwolennikiem, aby jakąkolwiek jednostkę likwidować.